Dzień dobry, sobota, 14 czerwiec, za 15. Jadę po Sebastiana i razem dzisiaj z nim pociągiem lecimy do miejscowości Żednia i stamtąd będziemy na Zabudów się kierować i tamte tereny jakoś tak oblecimy. Niedługa wycieczka, około 40 km. Ale dawno tam nie byłem i zobaczę, jak to wygląda. Także cóż, w drogę. Już z Sebastiana, udajemy się teraz na dworzec PKP. Sebastian, czego spodziewasz się po dzisiejszej wycieczce? Przygód i niespodzianek. Czas pokaże, także drogę na dworzec. Dotarliśmy do dworca. Sebastian. Czekam na pociąg. Sebastian, powiedz mi, jak mamy teraz jechać, bo ja nie wiem, ja nie jestem stąd, ja nie tutaj się. Znaczy, ja bym odstawiał do przodu. Jedziemy sobie drogą leśną i zobaczcie, mamy za skrońca. Zasada z wężami jest następująca. Nie przeszkadzać, nie dotykać, można poobserwować. To są bardzo pożyteczne zwierzęta. W tym przypadku konkretnie jest to za skroniec. Ma takie żółte paski. Dobrze mówi Sebastian? Tak. I tyle go widzieli. I on sobie poszedł. Sebastian go wypatrzył, żeby nie było, że ja. Zawodów. No nic ciekawego tutaj nie ma, jeżeli chodzi o zwiedzanie miasta. Pozdrawiamy Sebastiana. Jesteśmy we wsi Lewickie i tutaj pokażemy wam dwór Lewicki, ale tam nie można dojechać, więc zobaczycie to z drona. Tylko taka jest możliwość teraz zobaczenia teraz dworu Lewickiego. Tak wygląda to z tej perspektywy, praktycznie nic, także górę i drogę. Dobra, podsumowanie. Przyjechaliśmy około 37 km. Start z Żedni przez Zabudów Białystok. No cóż, można powiedzieć. Żednia, Królestwo Poziomek i Jagód. Warto tam pojechać, żeby sobie tak na własne potrzeby pojeść. Poza tym droga Śród. Dosyć ciężka, bym powiedział. Głównie przez wioski. No. Sebastian, jak to podsumujesz? No mi jest za mało tej jazdy. Ja jeszcze bym tak chciał powtórzyć kółko. No to musicie potraktować w kategorii żart osobisty. Także to na razie tyle. Cześć, trzymajcie się.